Siemaneczko Sportowe Świry, jest 10-18 kwietnia, sobota. Jesteśmy we Wrocławiu na rozpoczęciu niesamowitych sportowych targów Wrocław Sport Power. Za chwilę idziemy na strefę gwiazd, w cudzysłowie, tam gdzie będę na Was czekał, skąd będzie część relacji i pokażę Wam później, jak będzie troszkę luźniej, jak już się rozpakuje całą halę, co tu się dzieje, jacy są wystawcy, co można ciekawego zobaczyć. Dzięki. Cześć. Hej. Uciekłem na chwilę ze stoiska, żeby zjeść posiłek. Nie spodziewałem się, że taka masa ludzi przyjdzie na to spotkanie ze mną. Kolejka niebotyczna. Już teraz mam problem z plakatami, ale mam nadzieję, że coś zorganizuję później. Już tutaj chłopaki z Treka są ustawieni w stan gotowości, coś organizują. Ja tak jak powiedziałem, szybki posiłek, wracam na stoisko, a później zaczynam prowadzić trening pokazowy na głównej scenie. Można? Można. Słuchajcie, miałem poprowadzić trening pokazowy. Pytacie, co będę robił. To nie ja będę robił, tylko wy będziecie robili. Każda osoba, która teraz weźmie udział w treningu grupowym, dostanie ode mnie specjalną, moją autorską opaskę 100% albo nic. A wiecie, co to oznacza? Wiecie czy nie? Oj nie. Wiecie, Zuzia wie, Zuzia ma 5 miesięcy i ona wie najlepiej, że każdy, kto nosi taką opaskę, jest sportowym świrem i daje z siebie zawsze ile? Nie słyszałem. Nie jedliście śniadania czy jak? Jeszcze raz. No właśnie, ręka w górę, kto bierze udział w treningu. Kto jest gotowy na mocny zajazd? Kto jest gotowy, żeby dać z siebie 100%? Bardzo krótki ruch, bardzo dynamiczny. Macie czuć w barkach? Tak, rozstawcie się, żeby każdy miał miejsce. Trochę was jest. Prośba do osób z boku, przesuńcie się troszeczkę dalej, tak żeby każdy z uczestników miał miejsce. Motywować się wzajemnie do wspólnej pracy. Na hasło stop stajemy, maszerujemy, unosząc bardzo wysoko kolana w górę. Nie wolno stanąć i nic nie robić. Na hasło ogień znowu ciśniemy, tak? Fajna muza będzie. Będzie czy nie będzie? DJ. Będzie muza? Jest okej. Uwaga, ja odpalam stoper, a wy dajecie z siebie 100%! Uwaga! Ogień! Sportowe świry jazda! Ma być ogień! Szybciej, szybciej! Dawaj, dawaj, uciekaj, mocno! Dobrze! To nie boli! Trzeba pracować! Dawaj, mocniej, mocniej! Jedziemy, jedziemy, jedziemy!
10%? Ja nie widzę. Zobacz, zobacz! Jazda! Ma być mocno, ciężko! Jedziemy! Ale co to jest? Się ciśni! To jest tylko w twojej głowie! Stop! Idziemy! Kolana w górę, mocno! Idziemy intensywnie! To była dopiero pierwsza! Ogień! Jazda, jazda, jazda! Mocno! Dawaj, dawaj, dawaj! Superman! Ciśni! Całe życie na sportowo, mocno! Jazda, jazda! Podkręcać tempo! Mocno! Pokażcie, na co was stać! Pokonajcie ten głos na tej głowie, który mówi, nie dasz rady! Bo dasz radę! Mocno! Jeszcze, jeszcze, nie odpoczywaj tak, leniucho ty! Stop! Idziemy, kolana w górę, mocno! Idziemy, idziemy! Zobaczcie, jak te dziewczyny we trójkę dają radę! Trzy super łomy! Bardzo dobrze! Jedziemy, jedziemy! No dawaj, 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 podkręcaj tempo! Ja nie słyszę krzyków, ja nie słyszę motywacji, co jest? Tak! Dawaj, dawaj! Bardzo dobrze! Mocno! Podkręcamy tempo na maksa! Mamy ciągień! Ta koszulka do czegoś zobowiązuje, chłopaku, to ciśnij! Dawaj, dawaj! Nie poddawaj się! Koszulka buka, ty co? Spacer po parku! Mocno! Jeszcze trochę! Jedziemy! Jedziemy w sportowe styry! Mocno! Dawaj, dawaj! Nie odpoczywaj! Dawaj zwycięzca! Walczcie, co na koszulce jedziesz! Mocno, mocno! Nielegalnie też ciśnij! Mocno! Mamy ciągiem! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze chwila! Mocno! Jeszcze trochę! Uwaga! Odliczamy wszyscy razem! Na mój sygnał! 20! 19! 18! 19! Dobrze! 15! 15! 14! 13! 12! 11! całej Polski, co mówimy? Wielki sportowiec! Tak jest, chodźcie do mnie, rozumie cię pan. Słuchajcie, jestem z was, powiem tak, zajebiście dumny, naprawdę. Straciłem głos, no ale musiał być ogień, musiała być energia.
bo tak naprawdę dobra motywacja to jest podstawą dobrego treningu, ale dali z siebie 100% i dlatego dostają małego bonusa od nas. Proszę bardzo. Magiczne pudełeczko. Śliczne. Uśmiechnięty, proszę. I panie na końcu, jak to się stało w ogóle? Panowie tacy wyrywni. Gratuluję. Jesteśmy na stoisku kozackiej chatki. Mają kozackie jedzenie. Tutaj możecie zobaczyć, pani nakłada ryż z mięskiem. Tak, jest ponoć dietetyczny, jeszcze nie próbowałem, bo miałem swoje jedzenie przygotowane, ale na później sobie spróbuję. Tutaj mamy takie pierogi w sosie, to są drobiowe. To są pierożki z jajkiem, ale z głębokiego tłuszczu. To dla tych, co tak bardzo nie dbają o dietę. Ale tam mamy prawdziwe rarytasy, chodźcie zobaczcie. Zobaczcie, mamy blakawa żurawinowa z orzechami. Mamy orzechy nerkowca w takim jakby naleśniczku. Co dalej mamy? Orzechy włoskie zawinięte też w takim specjalnym ciaście, w cieście francuskim, prawda? A kolejny rarytas. Także dla każdego coś dobrego. A tutaj na końcu co mamy? To co to jest? Sprada i o, czyli coś dla mnie, bo ja uwielbiam orzechy włoskie, orzechy ziemne, migdały i tam jest właśnie taka mieszanka fajna. A my zobaczymy co dalej. Tutaj mamy Moby Cafe, rzekomo najlepsza kawa. Też nie wiem, bo nie piłem jeszcze dzisiaj, ale na pewno jutro spróbuję. Chodźcie na halę. Jesteśmy na stoisku wystawcy specjalnych butów. Są to buty Bosso Leguano. Jest to imitacja naturalnej stopy, tak? Czyli tak jakbyśmy chodzili tak naprawdę bez obuwia. Chodzimy w tym bucie, ale boso. Dokładnie. Chodzimy boso i tak bezpiecznie, gdyż to deszła opatentowana niemiecka, deszła kolejna sprzed tym wszystkim, co jest stanąć boso. Czyli chodzimy na boso, ale nie kaleczymy sobie stopy. Myślę, że fajne. Jak umyję nogi po całym dniu chodzenia na hali, to później spróbuję. Dobra, super. Dobra. Jesteśmy na stoisku dobrze już nam znanego wystawcy, Black Rolla. Jest ze mną mój dobry kolega z targów FIWE. Znacie go, bo odbierał specjalną nagrodę. Także, a jak nie znacie, to obejrzyjcie reklamę z zeszłorocznych targów FIWE, gdzie robiliśmy relacje z moją żonką. Macie coś nowego, czego nie było tam na stoisku? Zostajemy w najlepszym formie, że to co mieliśmy dalej jest dobre, dalej używają ludzie, dalej są zadowoleni, więc zostajemy przy tym co jest. Tak, są to specjalne takie rolki, którymi można rozmasowywać obolałe mięśnie, przyczepy, rozluźniać powięzi mięśniowe, także dokładnie warto tak sobie... Regeneracja przede wszystkim, po treningu idealna sprawa, samemu w domu. Dobre ukrwienie przede wszystkim mięśni i rozluźnienie po intensywnych treningach. Zgadza się. A my idziemy dalej. Jesteśmy na stoisku takiej specjalnej maszyny wyciskarki soków. Jest to firma Quiz. Tutaj kolega będzie dla mnie wyciskał sok marchewkowo-jabłkowy. Ale nie tylko on służy do wyciskania marchewki i jabłka. Można wyciskać wszystko, tak? Jest ciaste takie, na przykład pietruchę też. O, to pietruszkę możesz mi też rzucić, skończę. Szpinak. Szpinak. Będziemy mieli przy dramie jak papaj. Tak jest. Tak, jabłuszko.
jej się tam kręci, kręci. Ona ogólnie działa na takiej zasadzie, że ona wyciska. Jest jak sokowirówka, że ona tnie. Bo ona wyciska, bo soki są słodkie, bo się uwalniają cukry. Czyli nie działa na zasadzie sokowirówki, bo myślę, czyli to jest tak naprawdę wyciskarka jest czymś innym od sokowirówki. Zupełnie, to są kompletnie dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy, bo ona ma w środku tło i sito. Chodźcie, zobaczycie. Tu sobie można zobaczyć, kamerkę nagrać, o co chodzi. Pomarańczy, nie? Gruszkę wrzucić, czy nie? A poproszę jedną gruszkę, zobaczcie. To jest takie specjalne sitko, a to jest ta wyciskarka, tłok, taki tłok. I teraz tłok zbiera na sam dół, a na samym dole jest przerwanie cały milimetr. I teraz on zbiera ten tłok tym ślimakiem na sam dół. I na samym dole też jest sito, tak jak tutaj widać. I przeciska i tędy wylatuje sok. On wyciska. Czyli zostają wszystkie cenne witaminy i minerały w środku. A zaraz sprawdzimy, czy dobre, ale musicie chwilę poczekać. Gotowy sok mamy. Tak naprawdę z czterech owoców i marchewki wyszło nam aż tyle. Może kolor nie jest powalający, ale smak naprawdę dobry. Właśnie, i bomba witaminowa. Naprawdę dobry. I kawałek dalej, obok soków, jest kolejny wystawca. Nature's Sunshine. Co tutaj macie? Z czym się wystawiacie? Mamy naturalne produkty. Wszystko jest naturalne, między innymi chlorofil i solstik. Ale tak, czemu to ma służyć? Pomaga oczyścić organizm, przygotować go następnie do odpowiedniej suplementacji, do wspomagania już w konkretnych działach, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne problemy. Zdrowotne oczywiście. Dodatkowo takie natychmiastowo także działające produkty, jakoś te solstik dodające aktywność, taki naturalny Red Bull oraz maść na mięśnie rozgrzewająca. O. To coś dobrego dla sportowców, jak są przeciążone mięśnie, stawy, to... Dokładnie na rozgrzanie. Dla sportowców, jak czujemy, jak są takie spięte, bardzo dobrze się rozluźnia, z zewnątrz jest zimny chłód, natomiast wewnątrz to ciepełko fajnie rozluźnia mięśnie. O, no to ciekawe. Oprócz tego jest dużo takich produktów dla sportowców wyczynowych, na przykład wspomagających utrzymanie chrząstki w dobrym stanie. Jak na przykład chondroityna, która pozwala dobrze dostarcza płyny do chrząstki, dzięki czemu te stawy bardziej są, tak, bardziej się wytrzymały. Fajna sprawa. Na takich targach można naprawdę spotkać wiele ciekawych firm, które wystawiają swoje produkty, o których normalnie nie możemy się dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Miło było poznać. Jesteśmy na kolejnym stoisku. Catering dietetyczny. Catering na diecie, dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie ciekawe. My przygotowujemy posiłki zgodnie z dietami kalorycznymi i to właśnie prezentuje. Na przykładowe. Czyli można do Was zadzwonić, sobie zamówić na cały miesiąc, tak? I... Tak. Może zadzwonić na 5 dni. Rozumiem, obiad 1700 kalorii, tak. Ale nie sam obiad, tylko cała dieta. Tak, dokładnie. To jest jeden z pięciu jeden posiłków. Z pięciu posiłków i tak. To się mieści w 1700 kalorii, dokładnie, tak? Dokładnie. To jest rozpisane na przykład przykładowe menu z rozpisem na dietę, na posiłki, ile mają kaloryczności, białka, tłuszczu, węglowodany. Rozumiem, a na przykład taka osoba jak ja, która trenuje no, praktycznie 14 treningów w tygodniu wykonuję w tej chwili. Mam zapotrzebowanie dużo większe. Też mógłbym się do Was zgłosić i... Tak, to jest poza nasz standardem. W naszym standardzie jest od 1000 do 2500 kalorii. Ale realizujecie też specjalne zamówienia. To zaraz się do Was zgłoszę, bo na jutro nie mam posiłków i poproszę, żebyście mi przygotowali. Na przykład takiego kurczaka, tak? To jest filet z kurczaka z kaszą. A tutaj mamy łososia, czyli coś, co bardzo lubię. A jutro Wam powiem, czy było dobre, czy nie. I dotarłem na stoisko firmy Pro Wellness. Są tutaj fotele masujące, ale co to za urządzenie? Jest to stepper, ale stepper działający na całkiem innej zasadzie niż wszystkie. Dotychczas, jeżeli Pan widział steppery, to każdy, kto na nim ćwiczył, musiał naciskać. Dokładnie. Tak? Czyli obciążał stawy. Tutaj zasada jest odwrotna. To stepper na nas wymusza ruch, a my oporujemy.
wymusza jeszcze ten ruch skrętny, czyli nie ma tutaj obciążania stawów, a osiągamy takie same, a nawet lepsze efekty niż na zwykłym stepper. Mogę stanąć? Za chwileczkę. Ten stepper jest też inteligentny. Czyli pan podłączy się czujniki, wbije swoje dane, czuje dźwięk, wagę, urządzenie kontroluje pana puls. Ćwiczenie będzie za intensywne, zwalnia. Tak jest. Ćwiczenie odbywa się w taki sposób indywidualny, jakby dla pana parametrów. Co teraz to urządzenie potrafi? Na tym urządzeniu możemy różnić. Podjąć tak jak teraz, wolny. Możemy szybko chodzić, albo mamy jog. Ale też możemy ustawić sobie manualnie, szczególnie jeżeli chcemy rehabilitować stawy kolanowe. Chodzenie po równym terenie, po schodach. Dobra, lub a po pytanie kura. Za 100 punktów. Ile to urządzenie kosztuje? 8900 zł. Brutto z dostawą do domu, z dwuletnią gwarancją. Tyle kosztuje w sklepie, na targach. Negocjujemy. To my wynegocjujemy dobrą cenę, jak będziecie chcieli. A teraz wejdę na to i zobaczę, co to robi. Bajtlem to takich trampolin jeszcze nie było. A teraz macie, możecie przyjść na takie targi i sobie po prostu ją kupić. I kolejne stoisko ze zdrową żywnością. Adam's Fitness Food. Mają rzekomo bardzo dobry proteinowy chleb. Zaraz przetestuję. Naprawdę dobry. Batoniki. Takie, zobaczcie, są tutaj same sprasowane owoce i orzechy z różnymi pestkami. Chlebek. Łukasz Kopera, 75,5. Faktycznie. Białko, 33 gramy, 1,3 grama węglowodanów. Naprawdę proteinowy. Gram białka w 100 gramach makaronu. To powiem wam, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Naprawdę. I tuż obok koło zdrowej żywności stoisko z bardzo fajnymi getrami, obciślakami. To są raczej damskie wzory, kolory i modele. Chociaż ten myślę, żeby się przyjął taki unisex. Zobaczcie, do wyboru, do koloru. Generalnie tak jakby był na FIBO. I dotarliśmy w strefę, gdzie wystawiają się wystawcy różnych firm odżywkowych. Tutaj mamy akurat sklep Body Zone z Wrocławia. Ja. Pracuje tam mój dobry kolega Artur. Artur, co tam mieszasz? Mieszam rączki pyszne, wysiłkie. Co masz dobrego? Z Metrexa, mówię ja. To daj spróbować.
Tylko mi nie mów, że truskawka. Chyba tak. Na mleko. Słuchajcie, truskawka to jest jedyny smak, którego naprawdę nie lubię, ale dla dobra tego filmu i dla was spróbuję. Truskawka nie jest moim faworytem. Ale o gustach się nie rozmawia. Moim faworytem jest wanilia i czekolada. I na tym samym stoisku degustacja batoniku. Ja jestem łasuchem, więc spróbuję. Czekolada z orzechami. No nie muszę wam mówić, że to jest mój faworyt. Ale oprócz batoników na tym stoisku jest tutaj Michał. A Michała pamiętacie z zeszłotygodniowej relacji z targów FIBO. To jest prawdziwa crossfitowa maszyna, jak ja to mówię. Trying to fix. Pozdro. Hello. I nie trzeba wyjeżdżać do Niemiec na targi FIBO, żeby znaleźć bardzo fajne shakery tutaj u nas. Wrocław Sport Power i wystawca shakerów. Zobaczcie. Shakery Contigo. Bardzo dobrze szczelne, zamykają się mocno, fajna tutaj taka gumka oporowa, która mocno zasysa, z fajnym dzióbkiem i też z możliwością powieszenia sobie na przykład na smyczce albo z tyłu gdzieś przy pasku. Różne modele, różne kolory, no i przede wszystkim bardzo trwałe tworzywo. No fajna rzecz. Rzucić? Rzucam. No i właśnie to, co powiedziałem, trwałe tworzywo. Pozdro, sportowe świry! Teraz mi się na pewno nic nie stanie. Mogę iść do Burnejki i mu powiedzieć, że jest cienki. Jak widzicie, na tych targach można znaleźć naprawdę wszystko. Takie maski okrągłe, tarcze, kopaczki, worki bokserskie. Jest też ring do kupienia. Ten akurat jest wystawiony tylko na pokaz, ale naprawdę można go kupić. Wybrałem sobie pod kolor mojej bluzy. Do twarzy, nie? Jesteśmy na stoisku kolejnej odzieży, wystawcy odzieżowego. Też bardzo fajne modele różnego rodzaju opcji szlachty, a tam przycina się Patryk Kurecki. Ja jestem ciekawy tylko, dlaczego nie pojechał na Mistrzostwa Polski, które się dzisiaj odbywają. Co się stało, że na Polskę nie pojechałeś? Problemy zdrowotne. Takie życie. Zobaczcie. Bardzo fajne też tutaj w trochę takim bardziej mrocznym wydaniu wojskowym, ale w wojskowym takim prawdziwym wydaniu są tutaj te moro. I połączenie żółtego z czarnym, czyli mój faworyt. Tam dalej. Może ci kupię, kochanie. Nie byłem dzisiaj rano na treningu, to zrobię sobie cardio tutaj na stoisku Keplera, na Wioślarzu. Jakiś nowy model. Ekskluzyw. Proszę mnie nie krytykować za wykonanie. Wioślarzem nie byłem. A tak na serio, to jest to nowy model. O, z takimi tasiemkami. Można sobie fajnie zblokować buty, ale zobaczcie, jaki fantastyczny wyświetlacz. Rolujemy się bardzo powoli. Im wolniej, tym lepiej. Tak naprawdę. Oczywiście teraz wszystkie firmy idą w tą stronę, żeby było jak najbardziej kolorowo, jak najwięcej elektroniki, ale ten jest naprawdę fajny i wygodny w trenowaniu. Bardzo dobrze ślizga się wózek i nie haczy linka, co jest dużym plusem. Mam nadzieję, że pan Zaremski nie będzie zły, ale pozwolę sobie na jego stoisku usmażyć sam pana Kejka. Nie za dużo. Zrobię sobie, tu mam ciasto rozrobione już. Ja zrobię sobie big pana Kejka.
czekamy, aż się ładnie nam rozleje po całej szerokości i długości i zjemy go sobie z jakimiś raritasami. Może z masłem migdałowym, moim ukochanym. Uwaga, ściągam, będziemy testowali. Pokroimy go. Mówi sam za siebie. Jestem zadowolony. Pycha. No to na pewno jest pycha. Przed chwilą smażyliśmy na cooking sprayu, czyli na takim bezkalorycznym oleju do smażenia, sprayu. I jesteśmy na stoisku, gdzie wystawia się Berkley & Jensen właśnie z tym sprayem. Panowie tutaj pokazują nam, jak można smażyć kurczaka, takie fajne naleśniki duże, zawijane i to się naprawdę nie przypala. Normalnie te proces, tylko w tym momencie nie używamy tyle tłuszczu, to konwencjonalnie z butelki, to jest pyszny. To rozprowadzamy ciężką warstwę, smak to zostaje. No właśnie, ale czy tak naprawdę to jest zero kalorii? Rozumiem, czyli tak naprawdę osoby, które są na diecie redukcyjnej albo na restrykcyjnej diecie niskokalorycznej mogą śmiało sobie tego używać. No to używamy. To jest dopiero prawdziwy sportowy świr, zobaczcie. Wiedzieliście, że można w taki sposób wykorzystywać bieżnię? Kolego, przepraszam. Powiedz mi, czemu chodzi ta ręka? A przepraszam, jeżeli złamałem jakiś się plan, to coś takiego bardzo. Ale nie, no ja się pytam, nic nie złamałeś, tylko się pytam, dlaczego nie tradycyjnie? Dlaczego nie tradycyjnie? Nie robię nóg. Bo kolega nie lubi nóg. Dlatego nosi też skarpetki na rękach. Wy myślicie, że ja sobie leżę i odpoczywam. Nieprawda, ja tutaj ciężko pracuję w takim specjalnym urządzeniu. Jestem, powinienem być tutaj opasany takim pasem próżniowym, który nie przepuszcza do środka tlenu. W środku wytwarza się próżnia. Jest temperatura między 20 a 50 stopni, która rzekomo ma przyspieszać spalanie kalorii. W środku są zamontowane pedały i po prostu pod naciskiem naszych mięśni nóg pedałujemy, tak jak na tradycyjnym rowerze, tylko tutaj sobie leżymy, jak na Hawajach, i spalamy kalorie. Bez wysiłku nie ma spalania zawsze kalorii. Myślałem, no właśnie, a ja zawsze myślałem, że bez wysiłku nie ma spalania kalorii. Być może jestem w błędzie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten rowerek relaksacyjny kosztuje tylko 33 tysiące złotych. Kochani, idziemy stąd. Przeszliśmy się kawałek po alejkach, wracamy do nas na nasze stanowisko, poczekają ludzie po kolejne zdjęcia i autografy i przechodzimy koło stoiska prawdziwego dzika, ale dzik chyba znowu je. Idziemy zobaczyć. Przyłapany prawie, zobaczcie. Mówiłem, bo co on może innego robić? Przez tak wiedzony. A co jadłeś? Nie mów, że stejki, bo nie uwierzę. Stejk z mielony było. A, ale stejk z mielony to nie stejk. No tak, oszukują. Nie wiadomo, co tam jest. I dlatego nie ma pompy. Może i dlatego później nie ma pompy. Pamiętajcie, pompa jest tylko po stejkach. No tak, pompa tak. Musi być. I nie ma lipy. A nie jakieś kanapeczki. A nie jakieś kanapeczki. Pozdro. Nie ma lipy. Kochanie, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zła, ale mam nową przyjaciółkę. Ma na imię Zosia. Zośka to jest coś takiego małego. Siema, Michu. Siema. Michu to jest mistrz świata właśnie w podrzucaniu, kopaniu. Co się z tym robi? No, można powiedzieć, w kopaniu.
ale to mógłbyś mi to pokazać, o co chodzi. Bo tą Zośkę dostałem tak naprawdę od Michała w prezencie. Michał jest moim fanem, mówi, że go codziennie motywuje. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę to robić. I cieszę się, że po części takiej jakiejś tam malutkiej przyczyniłem się do twojego sukcesu. Tak jest. Mogę pokazać kilka filmów, ale pod warunkiem, że później to spróbuję ze mną. Znaczy, rozumiem, kolejna osoba, która próbuje mnie ośmieszyć. Nie, po prostu zachęcić do nowego sportu. Dobra, pokaż. A ja jestem ciekawy, czy Robert Lewandowski też tak umie. No dobra, teraz ty. Przyjęcie Zośki na nogę. Większa mobilizacja. Wow. Kochanie, wytniemy później, dobra? Prawie się dało. Ale się... Nie! Słuchajcie, utrzymanie jedną sekundę liczy się powtórzenie zaliczone. Tak jest. Dzięki bardzo. To tak jak super seria na plecy. Tak, tak jak super seria na plecy. Dziękuję ci bardzo. A Zośkę zabieram, bo Zośka jest moja. Idzie do torby. Słuchajcie, jest grubo po godzinie 17:00. Zostałem sam z moją żoną na placu boju i najwytrwalsi fani, którzy czekają na zdjęcie i na podpis. Zmęczony, ale powiem wam, naładowany tak pozytywną energią dzięki wam, że byliście tutaj, że staliście do zdjęcia, niektórzy nawet po półtorej godziny. No super, dla mnie naprawdę to jest coś, co nakręca mnie jeszcze bardziej. Zrobię za to dzisiaj zajebiście ciężki trening. Taki na 100%, czyli jak zawsze. Dzięki bardzo. Pozdro. Zobaczcie, kto tutaj siedzi. Cały dzień dzisiaj niby był obok mnie, a prawie w ogóle się nie widzieliśmy. A teraz zobaczymy, kto to jest, bo on jest w garniturze, jest przyczajony tygrys i tygrys smog. Co robisz? Przygotowujemy galę Heraklesy, rozdajemy, czekaj, właśnie trzeba tutaj wszystko zakryć. Nie wiadomo jeszcze, kto dostanie statuetkę, znaczy my wiemy i właśnie to sobie rozpisujemy, aby było wszystko absolutnie tip-top. Dziękuję. Dziękuję. Mówił inny Juras. Inny człowiek w ogóle. Inny człowiek w garniturze. Przed chwilą zmienił dres na ten. Tak, przed chwilą przyszły panie i mówią, ze mną sobie zrobiły zdjęcia i mówią, nie, do Jurasa nie idziemy, bo sobie z nami nie zrobi, bo jest w garniturze. Łatwa transformacja od chama do pana. Wystarczy dres zmienić na garnitur, co? I wiesz. Dobra, jutro przychodzę w garniturze. Powiedziałeś. Tak jest. Jesteśmy już po targach, przyjechaliśmy z moją żoną do małego cheat meala. Ja powiem wam szczerze, że wieki nie jadłem pizzy, a jesteśmy w miejscu, gdzie rzekomo podają najlepszą pizzę we Wrocławiu, Siesta Trattoria. Szliśmy tutaj i tak nie za bardzo było widać ludzi, ale to złudne wrażenie, bo wyszliśmy do środka i czekaliśmy na stolik blisko pół godziny. Naprawdę ludzi full, zapach niesamowity, carbonara mojej żony, rewelacja, a ja właśnie zaczynam pizzę. Właścicielka pół swojego życia mieszkała we Włoszech i to jest prawdziwa receptura pizzy z Włoch. Jak będziecie we Wrocku, polecam. Przyjechaliśmy sobie na trening do biura, do Renomy, we Wrocławiu oczywiście, i spotkaliśmy kibica Lechii Gdańsk, bo dzisiaj grała Lechia. Co prawda przegrała 3-0, ale Szymek jest wiernym kibicem, a powiem wam lepszy numer. Szymek chodzi do klasy z moją mamelką. Pozdro! Zaczynamy rozgrzeweczkę. Jestem w Piór Jatomi w galerii Renoma. Dzisiaj będę trenował z moim dobrym ziomalem, z Patrykiem Góreckim. Rozgrzeweczka na Orbitreku, bo tak naprawdę wszystko jest z treka. Startujemy. Klatki, cztery szybkie ćwiczenia. Fajnie tutaj w Renomie jest to, że są hamery. Zrobiliśmy dzisiaj hammer na skosie dodatnim. Później zrobiliśmy sztangielki płasko. Potem było krzyżowanie linek w wąskiej bramie. Hammer dół i teraz to. Zmęczenie daje się we znaki. To było pięć ćwiczeń w klatkę. Teraz jeszcze tylko trzy ćwiczenia na brzuch. Mamy mało czasu, bo zamykają za 20 minut, także akurat z brzuchem się zmieścimy i spadamy jeść. Sushi. Sushi.
jestem już po treningu, była klatka, był dosyć mocny brzuch. Fajne tutaj takie urządzenie na brzuch z połową ukrojonej piłki, czyli z tak zwaną piłką bosu przyczepioną do oparcia. Pod fajnym kątem można robić spięcia brzucha, czyli unoszenie nóg. Potem było szybkie 20 minut cardio, teraz zestaw naprawczy. Dzisiaj zabrałem ze stoiska Crosstreka saszetki Aminoboxa. Tak jak wam wcześniej mówiłem, jest to fajny zestaw 9 najważniejszych aminokwasów z dodatkiem glutaminy. No i co, za chwilę to wypiję i spadamy jeść, bo już jestem mega głodny. Trochę zmęczony po dzisiejszym dniu, ale naprawdę było rewelacyjnie. Nie spodziewałem się tak dużej ilości osób na targach. To tak naprawdę daje mi niesamowitą energię do tego, żeby robić to dalej, co robię. I jeszcze bardziej mi nakręca. Lecimy jeść zaraz. I tak wygląda Peoria Tommy po zamknięciu. Ale całe szczęście pracuje tu dwóch moich ziomali. Patryk Górecki, z którym dzisiaj trenowałem, i Michał Mikulewicz, wielki tur. Idziemy do wyjścia, jak widzicie, wszystko już pogaszone, trenerów nie ma. A tam... O, tu stoi wielki koń pociągowy. Siema. Cześć. Jak forma? No, jakoś leci. Jakoś leci. Widziałem na treningu, nie chciałem podchodzić, przeszkadzać, bo wiem, jak to wkurza, ale widziałem pręgi, pręgi na bicepsach, na tym. Daj mi kartę parkingową. A za ile? Za darmową godzinę. Słuchajcie, ktoś chce dostać po ryju. Podrywa moją żonę. Kto to jest? Gruby. Gruby podrywa mi żonę i zaraz dostanie po ryju. Gruby zrobi po raz. Mimo tego, że ma Gorilla Wear na sobie, to ja jestem mały, ale wariat się nie boję. Ja widziałem, że ty tam coś z tymi workami próbujesz, ale jak na moje profesjonalne oko średnio ci to idzie. Siemaneczko, jest już 23:37. Ja właśnie jem moją kolację, 250 gram mielonej wołowiny, indyka i do tego 75 gram masła, tym razem tahiny sezamowe. Oglądam sobie Cards Vegas 2, nie jest tak dobry jak jedynka była znacznie lepsza i właśnie skończyłem odpisywać na maile moim zawodnikom, którzy są na zawodach Mistrzostw Polski. No tak to jest właśnie, że przed samym startem gdzieś tam największy jest stres w głowie. Ciężko sobie poradzić z własnymi myślami. Mimo tego, że patrzymy na zdjęcie i widzimy się w lustrze i mówimy, jest ok, za 3 minuty patrzymy znowu i mówimy, kurde, forma uciekła. I to jest taki właśnie paradoks i problem psychiczny osób startujących w zawodach sylwetkowych i myślę, że nie tylko w zawodach sylwetkowych. Każdy, kto podchodzi do sportu w taki sposób bardziej profesjonalny, nie trenuje tylko po to, żeby trenować i fajnie się czuć, fajnie wyglądać, tylko chce zdobywać jakieś miejsca na zawodach, przywozić medale, to w każdej dyscyplinie sportowej są takie rozterki, czy dam radę, czy nie dam rady, czy wygram, czy nie wygram. Dla mnie to jest zrozumiałe, bo stawałem na scenach kulturystycznych kilkanaście razy, znam ten ból, znam praktycznie to wszystko od podszewki. Trochę zazdroszczę może tej adrenaliny przed zawodami i jakby no tego wszystkiego, tej całej otoczki, tego celu takiego sportowego. Ale powiem szczerze, że przy tym trybie życia, który teraz prowadzę z moją żonką, tak licznych wyjazdach, tak licznej grupie podopiecznych, którym pomagamy w zbudowaniu fajnej sylwetki, czy w osiągnięciu właśnie celu sportowego z zawodnikami, no nie dałbym rady czasowo teraz się przygotować do zawodów, ale spełniam się jako trener, spełniamy się razem, prowadząc nasz klub i inne rzeczy. Także naprawdę jest ok, a o to w życiu chodzi, żeby rano wstawać, mówić, kurde, mam do przeżycia fajny dzień i kłaść się wieczorem spać i mówić, przeżyłem fajny dzień. Ja przeżyłem dzisiaj naprawdę fajny dzień, mam nadzieję, że wy też. Dobrej nocki, pozdro. Siemaneczko, jest parę minut po 8:00, my właśnie jemy nasze śniadanko, oczywiście żonka co innego, ja co innego. Ja mam tutaj mięso, 250 gram indyka z wołowiną, tradycyjnie 75 gram masła orzechowego. Później wam powiem w drodze na halę, dlaczego jem posiłki rano bez węglowodanów i czemu to ma służyć.
A zaraz zbieramy się na halę. Ja od rana fajne wiadomości z Anglii. Mój podopieczny w swoim debiucie kulturystycznym zajął 5. miejsce w Mistrzostwach Anglii. Także taka miła wiadomość od rana. Dzisiaj chłopaki walczą na Mistrzostwach Polski. Tomek Rozborski przede wszystkim i Marcin Tomczak, na których liczę, że wejdą do finału i coś tam osiągną. A my zbieramy się za chwilę na halę i robimy dla Was dalej relacje. Jeszcze taki mały bonus dla hejterów. Skarpetki z Treka też są. Jest godzina 10, dokładnie minuta po. My jesteśmy już na hali Wrocław Sport Power, czyli w hali stulecia. Nie mogę z Wami za dużo gadać, bo kolejka się już ustawia. Mam całą masę zdjęć do rozdania, całą masę zdjęć do zrobienia, ale później przyjdziemy się po targach i pokażę Wam znowu kilka fajnych, ciekawych rzeczy, których wczoraj nie zdążyłem Wam pokazać. Siema, sportowe świry! Ja będę tak wstał i teraz prezentował. Tak, piękną koszulkę. Oczywiście zobaczcie, jak to jest. To są moje kolory, nie? Naprawdę? Tak. A wczoraj poszedł. A widzisz? A to moje. To są moje kolory. Część ze starszych, tak? Dobra, to nie, no jak? Który jest? 81. A to ja 79, stary skret jestem. Idziemy teraz. Tak, to moje kolory, bo jestem starszy. Idziemy teraz na scenę główną, na ring sobie siedziemy i porozmawiamy trochę o diecie, suplementacji, o sportach walki. To ty porozmawiasz, ja porozmawiam o sportach walki. Dobra. Juras będzie opowiadał o tym, jak się odkręca głowę. Thanks. Idziemy. Jak urwasz nogę, jak urwasz rękę. Normalna sprawa. Takie normalne. Życie codzienne. Pogadajmy. Byś tak siedział i pozował do zdjęć, to byśmy do 16 nie skończyli. Cieszę się, że pozuje do zdjęcia, nie odkręca głowy. Moi drodzy, witamy jeszcze raz gorąco. Panel dyskusyjny, tak jak mówiliśmy, czekaliście na pewno na to długo. Teraz gwiazdy targu Wrocław Sport Power do Waszej dyspozycji. Jeszcze raz może po kolei przedstawimy naszych gości, ambasadorów, twarzy targów. Łukasz Juras Jurkowski, witamy. Michał Karmowski. Siema. Mariusz Mróz. Paweł Buchowski. Akop i Sylwia Szostak. Witamy we Wrocławiu jeszcze raz. Baliśmy się, że jak przyjdziemy tutaj, to będą właśnie dziwne i trudne pytania, ale czekamy na fajne pytania. Nie ma. Nie ma? Ja odpowiem z chęcią na każde najgłupsze pytanie, naprawdę. To ja tak samo. To dzisiaj... O, to samo przed chwilą powiedziałem Akopowi. Będziemy tak samo głupio odpowiadać. Ale nie, czekamy na wasze pytania. Zaczynamy? Bo mało czasu. To kto pierwszy? Na pierwszy ogień. Olaż mikrofon, byle wejść. Słyszymy się dobrze. Nie, ja wczoraj zdarłem tam. Ja też właśnie słucham ze szefu. Nie ma pytań? Dobra, to dziękujemy, słuchajcie, zapraszamy później na trening. Akop prowadzi z Sylwią, potem ja, potem Juras. Potem Paweł i Mariusz. Jest pytanie, słuchamy panią. Ja mam takie pytanie a propos gospodarki hormonalnej u zawodniczek bikini fitness. To oddaję mikrofon Sylwii. W jaki sposób panie, które biorą udział w zawodach, radzą sobie z problemami hormonalnymi? Bo wiadomo, że schodzą do dosyć niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. I jak to jest później z cyklem menstruacyjnym, jak później sobie z tym radzą? Ja myślę, że przede wszystkim jest to kwestia indywidualna, dlatego że każdy z nas jest inny i nie można nikogo szufladkować. Wszystko zależy od tego, jaki jest, na ile zaawansowany jest poziom przygotowań. Wszystko zależy od tego, jaki to jest typ zawodów, jak mocno jest rozwinięta masa mięśniowa u zawodniczki. Ja myślę, że nie można uogólniać i nie można też wkładać wszystkich do jednej szufladki i mówić, jak to jest u wszystkich z cyklem hormonalnym. Myślę, że to jest różnie. Dziękuję. Ja może sobie jeszcze pozwolę powiedzieć, bo chyba jako jedyny najwięcej dziewczyn bikini fitness szybuje. Zazwyczaj źle. Prawda jest taka, że sporty sylwetkowe w wykonaniu kobiet no, nie są, tak powiedzmy, w 100% zdrowe, lecz jeżeli dana osoba... Ja mam takie pytanie odnośnie zdrowych tłuszczy, tak naprawdę, bo wszyscy się ich boją, jeżeli chodzi o redukcję, czy jeżeli chodzi o masę. Jak to wygląda w przeliczeniu do masy ciała, czy nie wiem, 1 gram na kilogram masy ciała podczas redukcji jest to ok? Jak należy obserwować swój organizm? Kiedy należy tych tłuszczy dodać, kiedy należy je ograniczyć?
Dobra, to tym razem może Michał, żeby nie było, bo ja mówię. Ogólnie podział makroskładników w diecie jest zależny przede wszystkim i podyktowany tym, jaki jest bilans kaloryczny i jakie masz zapotrzebowanie na białko. Bo wiadomo, że są różne typy metaboliczne, jedne osoby bardziej potrzebują tego białka w trochę większych ilościach, inne osoby trochę gorzej reagują na dużą podaż białka. Ja osobiście jestem zdania, że u mężczyzn, bo z kobietami jest zupełnie inaczej, więcej niż 1 gram tłuszczu na kilogram wagi ciała jest za duży. Chyba że jesteśmy na dietach stricte low carb, wtedy wiadomo, przeważają tłuszcze w naszej diecie razem z produktami białkowymi. Ale takim najrozsądniejszym, najbezpieczniejszym rozłożeniem według mnie i który sprawdza się w większości przypadków, mówię w większości, bo tak jak Sylwia powiedziała, każdy z nas jest inny, to jest 0,3 g na kilogram wagi ciała. To zabezpiecza nas przed niechcianymi skutkami niedoboru zdrowych tłuszczy. Wiadomo, w zdrowych tłuszczach, ogólnie w tłuszczach rozpuszczają się witaminy, a przede wszystkim tłuszcze są potrzebne w każdym okresie, czy to redukcja, czy to masa, do regulacji hormonów. Każda osoba, która redukuje tłuszcze do zera, jak ja to mówię, bo zdarzają się takie osoby, które przychodzą do mnie po porady, mają problemy ze złym stanem zdrowia i ze złym stanem skóry. A u mężczyzn dochodzi do tego jeszcze ogólne osłabienie organizmu, spadek libido i ogólnie popędu płciowego. Także to są bardzo, bardzo ważne czynniki, które wydają się nam czasami bardzo śmieszne, ale one nie są śmieszne w życiu codziennym, bo to tak naprawdę bardzo utrudnia nam życie i my będąc nawet na dietach redukcyjnych, stricte takich przygotowujących do zawodów, powinniśmy zwracać uwagę właśnie na to, żebyśmy dobrze się czuli. Dieta jest czymś, co ma nam pomóc w osiągnięciu sukcesu, a nie czymś, na czym mamy się tylko i wyłącznie skupić i mamy myśleć tylko od posiłku do posiłku, jak ja to mówię. Złe też rozłożenie kalorii w diecie będzie skutkowało tym, że będziemy przede wszystkim rozdrażnieni, układ nerwowy nie będzie pracował tak jak należy, a to jest najprostsza droga do tego, żeby pokłócić się ze wszystkimi, łącznie z rodziną. Także tutaj warto na to uważać. A odpowiadając na twoje pytanie, to więcej niż 1 kg wagi ciała na redukcji, mówię, jeżeli to nie są diety low carb, to jest max, ale nie należy też schodzić poniżej 0,3 g na kilogram. To jakie macie zdanie na temat diety intermittent fasting na redukcji? Niestety pierwotna wersja wyglądała zupełnie inaczej niż ta, która teraz krąży po internecie i niż ta, którą promują niektóre portale internetowe. Chodzi mi o okno żywieniowe. Podstawowa wersja mówi o 4 godzinach okna anabolicznego, tak to można powiedzieć, żywieniowego, czyli w okresie 4 godzin na dobę dostarczamy całą wartość kalorii, którą powinniśmy dostarczyć w ciągu doby. Jesteśmy ludźmi i lubimy sobie wszystko upraszczać, ze zdania wyrwać coś z kontekstu, przeistoczyć i później wygląda to tak, że na jednym forum czy w jednym poście jest napisane, dobra, ale 6 godzin jest ok, potem 8, a potem się nagle robi 12 godzin jem i 12 godzin nie jem. I słuchajcie, to ja wiem, że to jest śmieszne, ale tak naprawdę to jest. W tej chwili może już nie mam tak czasu, żeby śledzić wpisy, przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, gimbazy, czyli znawców internetowych, lekarzy internetowych i trenerów internetowych, ale tak to wygląda. I musimy sobie zdać jeszcze sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że to, co Jakub powiedział, zdrowie jest przede wszystkim na pierwszym miejscu. Oczywiście, no, my otarliśmy się o sport zawodowo, robiliśmy to, można powiedzieć, mimo tego, że nie ma w Polsce kulturystyki zawodowej, to robiliśmy to zawodowo, poświęcaliśmy temu czas, życie towarzyskie, rodzinę, żeby zrobić szczytową formę, bo niestety tak to jest, że życie się wtedy kręci koło tylko i wyłącznie sportu. Ale dla osób, które dbają o swoje zdrowie, właśnie powinny takie osoby się zastanowić, czy taka dieta jest zdrowa, czy opychanie się, wrzucanie w siebie na przykład naraz 600 gram kurczaka i 5 worków ryżu jest zdrowe. Czy to jest zdrowe dla naszych jelit, dla naszego układu trawiennego i tak jak Jakub powiedział, czy właśnie zakwaszenie organizmu i potem jego odkwaszenie ma sens. To jest tak jakbyśmy, nie wiem, cieli się żyletką i za chwilę robili wszystko, żeby rana nam się zagoiła.
to jest taka sama droga. Może z innej beczki, życie osobiste. W innych firmach jest urlop. Wy wyjeżdżacie przykładowo na urlop, to co, dalej ćwiczycie, czy jak to tak, w jaki sposób u was to urlop jest? Znaczy wiesz co, ja powiem na moim przykładzie, a potem oddam mikrofon kolegom. U mnie wygląda to tak, że dla mnie sport to nie jest męka, to jest coś, co ja kocham. Uwierz mi, że dla mnie, nie wiem, poranna bieżnia czy jakakolwiek inna forma aktywności fizycznej jest relaksem. Ja zakładam ulubioną muzę na uszy, odcinam się od świata, mam wtedy czas, żeby przemyśleć sobie kilka ważnych spraw, a przede wszystkim odreagować. Jest tutaj obecna ze mną moja ukochana żona, która wie najlepiej, że jak ja nie pójdę na trening, to jestem dziwny. Ja się po prostu źle czuję. Ja muszę iść się zmęczyć, a wtedy mogę robić wszystko. I wcale nie odbywa się to kosztem rodziny w tej chwili, bo kiedy moje dziewczyny śpią, ja jestem na bieżni, wracam z bułkami, jemy śniadanie i wtedy rozpoczynamy dzień. Jestem osobą, która nie musi spać dużo, dzięki Bogu. I właśnie ten poranny sport rozpędza mnie na resztę dnia. Daje mi motywację do tego, żeby właśnie w ciągu dnia coś fajnego robić. A jeśli chodzi o wyjazdy, to tak jak tutaj, no nie ma żadnego problemu. Rano trening czy wieczorem trening, no mówię, to jest wkomponowane w moje życie i to nie jest coś, co mówię, utrudnia mi życie. A ja wam od swojej strony dam bardziej radę, że macie w życiu jakąś pasję, to otaczajcie się w życiu ludźmi, którzy też mają pasję. To, z kim my się zadajemy, w jakim jesteśmy otoczeniu, to jest tylko i wyłącznie nasz wybór. Ja znalazłem żonę, która ma taką samą pasję jak ja, więc my idziemy na trening razem, gotujemy sobie razem, robimy zakupy razem. U nas w domu są tylko produkty, które jemy razem. To, że jaką osobę szukacie sobie do związku, do życia, a nawet nieraz do biznesu, to też zależy tylko i wyłącznie od was. Też mi się zdarzało pracować w różnych firmach, gdzie powiedzmy nie miałem możliwości mieć takiego trybu życia, jakie mam dzisiaj, ale ani Michał, zresztą doskonale pamiętam rok 2008 i ani Michał się wtedy nie śmiał, ani ja. Finansowo bywało u nas różnie. Dzisiaj odpukać, dzięki Bogu, jest bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak dzisiaj jest. Ale wynika to tylko z tego powodu, że nawet gdy, powiedzmy, tak na moim przykładzie, zdobywałem bardzo dobre medale, a potem zdobywałem praktycznie ostatnie miejsca, czyli były i wzloty, i bardzo mocne upadki, i tak konsekwentnie starałem się iść do przodu. Jak wam coś wychodzi, to super, ale jeżeli wam coś nie wychodzi, też musicie dalej to robić, bo jeżeli chcecie żyć, powiedzmy, no, tak nieskromnie, tak jak my, czyli ze swojej pasji, to niestety musicie cały czas konsekwentnie do tego dążyć. Dla nas może wydać z siebie to, że przede wszystkim nie powinniśmy do niczego się zmuszać. To nie może być tak, że nagle przechodzimy na zdrowy tryb życia, bo zobaczyliśmy w internecie, że to jest modne. Że to fajnie wygląda, że można sobie zrobić selfie z siłowni w fajnych ciuchach. Przede wszystkim musimy szczerze sami czerpać z tego radość. Dla mnie to już jest jak higiena osobista. Po prostu dla mnie to jest norma, że ja muszę iść na trening, bo wtedy, tak jak już Michał mówił, dobrze się czuję. Jeżeli nie pójdę na ten trening, to chodzę z łapu domu i wyżywam się na wszystkich naokoło, palca niska, zba się będę. Tyle mogę powiedzieć. Nie masz co Łukasz się powiedział. Tak, właśnie, Łukasz Iwas Łukowski. Tu jeszcze zanim oddam mikrofon Łukaszowi, sorry. Nie, chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz, bo Jakub powiedział, wybierajcie sobie do związku osobę, z którą macie wspólną pasję i żeby to było w takiej harmonii. A co zrobić, na przykład, jeżeli pasja pojawiła się w trakcie waszego życia? Ja mam całą masę ludzi, którzy przyszli do mnie z problemem otyłości, ważyli po 120-30 kg, w tej chwili wyglądają fantastycznie, mają kostkę na brzuchu i mówią, że to jest dla nich tak samo pasja jak dla mnie. Ale na przykład środowisko, otoczenie, w którym żyją, czy żona nie do końca to akceptuje. Słuchajcie, to też można pogodzić, bo... No nie. Nie zmieniajcie żony. Nie. Nie wymienia się na nowy model, chyba że... Juras właśnie, twierdzę, że na to słyszy. Słuchajcie, u mnie jest tak, że moja żona nie trenuje na siłowni. Uprawia sport, ale nie jest to trening na siłowni. Chodzi sobie po bieżni, uprawia trening cardio, jak ja to mówię. Jemy oboje dietetycznie, ale też... U mnie w domu nie ma czegoś takiego, mamy dziecko, 11-letnią córkę Amelię, która lubi lody, lubi zwykłe, tradycyjne bułki pszenne i u nas w domu są te produkty.
My nie mamy schizy na punkcie takiej, że Jezu, nie jedz tego, bo to ci zaszkodzi. Niech je, bo to my tego i tak nie unikniemy. Ona pójdzie do szkoły i koleżanki z klasy wyciągną te same bułki i się wymienią jedzeniem. Nie można robić czegoś takiego, że my się nagle od wszystkiego odcinamy. Możemy w zdrowy sposób, fajny, to komuś wytłumaczyć, że słuchaj, to jest dużo lepsze niż tamto, co ty robiłeś do tej pory. Albo po prostu, jeżeli mamy pasję sportową, robić tak jak ja. Wstawać trochę szybciej rano, jak żona śpi. Zrobić trening, wrócić z uśmiechem na ustach i powiedzieć, kochanie, mam ciepłe bułeczki z Nutellą. Pozdro dla naturali. Ja już chyba nie mam co mówić, bo generalnie zostało już wszystko powiedziane. Ja myślę, że to jest styl życia. No każdy, kto zajmuje się sportem, tym bardziej sportem zawodowym, decyduje się wejść do jakiegoś tam świata ograniczonymi jakimiś zasadami. I szczególnie w sportach indywidualnych, tak jak sporty walki. Jak wchodzicie do klatki, do ringu, jesteście tam sami. I tylko od was zależy, czy przygotowaliście się na 100% do tej walki jednej, czy nie. Czy był dobry trening, czy była dobra regeneracja, czy było dobre odżywianie. W sportach walki trzeba tej wagi robić naprawdę po 12 kg, więc to też ma kolosalne znaczenie. I to jest tak, jak decyduję się na to, że muszę to zrobić, to wszystko jest podporządkowane pod ten cel. Ale ja akurat jestem trochę takim życiowym hedonistą, więc trzymam koszulkę Love Your Life. Bo tak jest, no. Przychodził czas, ja przez 8 lat nie byłem na przykład na wakacjach, bo dla mnie wakacje, wyjazd z rodziną, to były obozy sportowe, czy w roli trenera, czy sam musiałem przygotować się do swoich walk. Ale stwierdziłem, że taki moment, gdzie przestałem się bić już zawodowo, kurczę, no, 15 lat człowiek, wiesz, no, spał w szpagacie i chyba czas, żeby trochę dozuzować wszystko i mimo, że ten styl życia jest, czasami przy weekendzie odżywię się troszeczkę źle, typu jakaś pizza czy coś, to jest w poniedziałek rano moralnie, tak, że ta pizza wjechała, no i trzeba założyć buty i pójść pobiegać. Mimo, że to nie ma żadnego przełożenia potem dalej, ale przynajmniej głowa jest czysta. Ja mam pytanie do Michała. Co sądzisz na temat splitu dla osób początkujących? Bo jak wiadomo, split to jest taki klasyczny, czterodniowy na tydzień. I jeżeli chodzi o częstotliwość pobudzania danej grupy w tygodniu, nie uważasz, że dla osoby takiej początkującej, załóżmy pan, wiadomo, 30-40 lat otyły, nie będzie to za mało razy w tygodniu, ten jeden trening, załóżmy na nogi, na klatkę, czy nie lepiej wykonywać push-pulla lub full body, czy jakiś jeszcze inny system treningowy, który po prostu więcej razy w tygodniu pobudza dane grupy mięśniowe? Wiesz co, ja mam taki swój plan treningowy, jest on dość dziwny i nie jest to zwykły split. Ja, jeżeli mówimy ogólnie o wprowadzeniu osoby takiej 30-40-letniej do treningu, przez pierwsze 3-4 tygodnie w ogóle nie pozwalam dotykać sprzętu. To jest przede wszystkim trening cardio, żeby przygotować jego układ wydolnościowy, pobudzić metabolizm, wprowadzić go, jego w ogóle organizm w stan wysiłku. Bo co z tego, że my go weźmiemy na pierwszy trening, no, każemy mu zrobić przysiady, wykroki i on przez najbliższe 5 dni nie pokaże się na siłowni, a będzie leżał w domu z ibuprofenem pod kołdrą. Także no, bez sensu, tak? Sport ogólnie ma być czymś, co ma nam poprawiać jakość życia. Tak jak ci powiedziałem, pierwsze 3-4 tygodnie to jest w ogóle nie dotykanie się żadnego sprzętu. Mówimy o osobie, która pierwszy raz przychodzi, jest otyła, ma 30-40 lat. Nie jest gotowa na... Nie wiem, działa? O, działa. Nie jest gotowa w ogóle pod sztangę i nie wiem, nie jest absolutnie gotowa i dlatego wtedy ja mówię, pierwsze co to jest cardio, orbitrek, stepper, bieżnia. Ewentualnie rower, ogólnie dla mnie rower jest najgorszą formą treningu cardio, ale mam na to swoje zdanie. I później wprowadzam taki trening na zasadzie treningu A i B 4 razy w tygodniu, jeżeli oczywiście ktoś dysponuje czasem. I jest to trening łączony. Wszystkie grupy mięśniowe, ale nie na każdym treningu, dzielę to na plecy i nogi, czyli na dwie bardzo ciężkie grupy na jednym treningu. Często jest pytanie, a dlaczego tak? Dlatego tak, że jeżeli rozłożymy na każdy trening dla takiej osoby na przykład ciężkie treningi na zasadzie treningu A i B, może taka osoba w pełni się nie zregenerować, bo też jest do tego organizm nieprzystosowany. Robiąc trening ciężkich grup mięśniowych typu plecy i nogi na jednym treningu dwa razy w tygodniu, dajemy reszcie grup mięśniowych odpocząć i odwrotnie, jak robimy klatkę, barki, całą resztę, ramiona i brzuch na kolejnym treningu, mamy większą szansę regeneracji. Michał, nawiązując do sportów uderzanych, swój debiut za sobą, pytanie, kiedy ty wystartujesz w ringu? A kto się pyta?
Dzięki, marzyłem o tym pytaniu. Wczoraj na to pytanie odpowiedziałem Jarosławie. Po pierwsze, już trochę za stary jestem. Po drugie, trochę za bardzo skonfuzjowany. Ale to jest jeszcze nic. Obecny tryb życia mój nie pozwala mi, żeby poświęcić się jakby w konkretnych przygotowaniach do jakiegokolwiek wyzwania sportowego, jak ja to nazywam. Nie mógłbym teraz wystartować ani w zawodach kulturystycznych, ani w zawodach sportów walki, mimo tego, że gdzieś tam może w głowie przez ułamek sekundy coś tam się pojawiło, bo myślę, że mam takiego sportowego świra w bani, że dałbym radę się przygotować. Znaczy, ja się nie mówię o wyniku, jaki by był wynik, ale wiem, że dałbym z siebie 100%. Ale niestety, obecny tryb życia nie pozwala mi naprawdę na to, żeby poświęcić się temu, bo tydzień temu byłem na FIBO, teraz jestem tutaj, wracamy stąd dzisiaj z żoną, w środę lecimy do Anglii, wracamy z Anglii, jedziemy do Piły, z Piły do Poznania na targi, także żeby przygotować się do czegoś, tak jak Juras powiedział, musi być wszystko podyktowane pod jeden ważny cel. To się kręci 24 na dobę tylko w jednym kierunku. Ja mam w tej chwili naprawdę tak dużo ludzi, którym pomagam. Teraz startują moi zawodnicy na Mistrzostwach Polski. Ludzie, którym pomagam prywatnie. Nie byłbym w stanie czasowo tego pogodzić. Rzadko się zdarzy, że kulturyści radzą sobie w sportach walki. Rzadko, naprawdę. Z doświadczenia wiem, że czym większa masa mięśniowa, tym absolutnie gorsze wyniki sportowe, jeżeli chodzi o całą mobilność i charakterystykę walki. Przyjechał gość, który mówi, że trenował miesiąc. Ja zacząłem, jak on się rusza, jak boksuje, jak kopie. I dlatego zadałem wczoraj również to pytanie, namawiając, że naprawdę ruchowo nie widziałem nigdy tak dobrze sprawnego, tak ułożonego technicznie, szczególnie po kilku tygodniach treningu zawodnika. Naprawdę, ja widziałem sporo ludzi, którzy próbowali boksować. Ten gość to potrafił i naprawdę jest dobrze, także namawiajcie go. Ja bym go skręcił w klatce, zobaczył. Akop już był, to teraz czas na Michała. Drodzy, dziękujemy bardzo. I jeszcze ważne, od razu odpowiem na pytanie, bo zaraz będzie i na pewno nie za kopem. Tak? Bo już były takie, że Michał walczy za kopem, Akop z Michałem. Akop nie walczy z Michałem, Michał nie walczy za kopem. A, no i też nie z Trypsonem, nie? Pozdrawiamy serdecznie Trypsona. Moi drodzy, dziękujemy pięknie. Jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Dobra, od razu ja odpowiadam. Kolega zapytał, jaki jest wasz stosunek do przetrenowania i wasza definicja. Nagrałem filmik, bardzo kontrowersyjny, który ma naprawdę kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na YouTubie. Powiedziałem tam, że przetrenowanie nie istnieje. I część osób, która nie posiada mózgu, wyłączyła jakby ten film w tym momencie. Nie obejrzała filmu do końca i nie zrozumiała tego, co ja powiedziałem w tym filmie. Ten film był odpowiedzią na pytania ludzi, czy istnieją idealne warunki do tego, żeby przetrenowanie nie istniało. Oczywiście, ale my na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie ich spełnić, ponieważ tak jak Akop później nagrał w swoim filmiku, jesteśmy obciążeni pracą zawodową, stresem związanym z życiem codziennym, z rodziną, żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. I niestety nie możemy sobie pozwolić na taki luz psychiczny, na taką regenerację, na taki wypoczynek i na taką zamożność portfela, żeby przetrenowanie nie istniało. A żeby przetrenowanie nie istniało, musi być odpowiedni sen, odpowiednia regeneracja i odpowiedniej jakości dostateczna ilość jedzenia. Czego my na chwilę obecną, myślę, że żadna z nas na sali nie jest w stanie spełnić. I w tym moim filmie właśnie to chciałem powiedzieć. A przetrenowanie wobec, jakby ogólnie, oczywiście, że istnieje. Nie istnieje, mi się wydaje, tylko przetrenowanie mięśni. Możemy jakby mięśnie bardzo mocno zmęczyć. Możemy wytworzyć taką sytuację, że na kolejnym treningu nie damy rady osiągnąć takiego samego wyniku sportowego, jakiego na poprzednim, ale wydaje mi się, że przetrenowanie stricte mięśniowe nie istnieje. Już totalnie byłem zajechany, sparingami porozmijany, nie było siły, żeby zlec się z łóżka na przykład na wieczorny trening. To zawsze mówię, wstawaj lamusie, wiesz, typ, z którym będziesz za chwilkę się bił, właśnie tak, właśnie on nie odpoczywa, on właśnie wstał i idzie na trening.
I choćby się naprawdę, nie wiadomo jak nie chciało, to trzeba się przetoczyć, wziąć torbę i iść na matę. Dobra, Paweł jeszcze. To jeszcze ja króciutko, to może zakończę ten temat. To powiedziałem sobie, dziękuję. Paweł chciał zdementować plotki o narkotykach. Nic się nie wypowiem na ten temat. Nic nie powiem, nic nie wiem. Więc wracając do tematu, pamiętajcie tylko o jednym, żeby słuchać przede wszystkim swojego organizmu, a często spotykam się też z pytaniami odnośnie przetrenowania od osób, które właściwie nie weszły jeszcze w prawdziwy mocny trening, nie zaczęły stosować porządnej diety, nie regenerują się odpowiednio. Pamiętajcie o jednej zasadzie, niech hasło przetrenowania nie będzie po prostu wymówką dla leniwych. Tyle w temacie. Coś jeszcze ktoś? Chcę dodać, moi drodzy, gwiazdy dzisiejszego Wrocław Sport Bar jeszcze z wami zostaną na pewno. Mi się nie podoba tutaj jeden wyraz. Gwiazdy. O. Ambasadorze. Dziękuję. Na przykład. Dziękuję. Łukasz Juras-Jurkowski. Dziękujemy. Michał Karmowski. Dziękuję. Mariusz Kruz. Paweł Kukowski. Anko i Sylwia. Dziękujemy wam bardzo. Moi drodzy, za chwilę będziemy na kolejnych punktach Wrocław Sport Bar. Dziękuję bardzo. Jesteśmy już po bardzo fajnych wykładach, po pogawędce z publicznością. Naprawdę były fajne, ciekawe pytania. Jestem strasznie głodny i tutaj firma cateringowa Catering na diecie przygotowała mi zestaw posiłków na cały dzień. Mówiłem wam o tym wczoraj, będziemy testowali. Uczysta próbowałem wczoraj, był naprawdę świetny. Tutaj do tego ryż basmati, sałata z marchewką i sos, 0 kalorii. Bardzo się denerwowała i pikniła, że nikt nie może dojść do nich do stoiska. Dlatego jesteśmy tutaj. Dobra, spadam do ludzi. Cześć. Zobaczcie, Marcel jest malutki, a już dźwiga duże ciężary. Wszystko okej? Widzicie? Kochani, kupisz mi smoczka. Wielkie sportowe! Tak się bawimy we Wrocławiu, na Wrocław Sport Power! A w momencie, kiedy mówię stop, nie zatrzymujemy się, tylko idziemy, maszerujemy bardzo wysoko, podnosząc na zmianę raz prawe, raz lewe kolano. Zrozumieli wszyscy? Ogień, praca. Pierwsze są pajacyki, drugie przysiad z wyskokiem, trzecie naprzemienne dotykanie w podporze, raz prawa noga do łokcia, raz lewa. Dobra, gotowi? To ja sprawdzę czas. Dobra, i uwaga. Ogień! Ale pompujemy, pompujemy! Elegancko, jazda, 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 jazda! Tempo, tempo! Czarny, nie oglądaj się tak, tylko pompuj, dawaj! Do ciebie mówię! Pięknie! Trek pędawaj, ciśnij, ciśnij, nie odlecisz mi tutaj, tylko pompuję. Mocno, mocno. Jedziemy, praca, praca ma być, cały czas ma być praca. Co to są za pajace? Pasek, tu, 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 tu. Ręka, noga, oddychamy intensywnie. Ma być ciężko.
Spacerujemy wysoko, lewa, prawa noga, lewa, prawa noga. Kolejne ćwiczenie, przysiad z wyskokiem. Oddychajcie głęboko, dużo powietrza, natleniajcie organizm. Pamiętajcie, im więcej tlenu, tym więcej siły. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze chwila. Wysoko, lewa, prawa noga, lewa, prawa noga. Ogień, przysiad, wyskok. Ale jedziemy, tempo, tempo, tempo. Co to za szkoły są? Mocno! A mówią, że biali nie potrafią skakać. Jedziemy, jedziemy! Ale tempo, słuchajcie, ja tu nie widzę zaangażowania. Ja nie wiem, kogo wybrać. Jedziemy! Wszystko ma być zajazd, 100% albo nic! Jedziemy! Jedziemy! Jeszcze! To nie jest koniec! To są ćwiczenia z WF-u. Moja córka robi to w czwartej klasie. Piątej. Piątej, przepraszam, Amelka. Ale szara... Jazda! Stop! Lewa, prawa noga, górę! Zaczynam mieć swoich liderów. Na razie mam piątkę wytypowaną. Ma być trójka. Także jest rywalizacja, starajcie się. Nagrody już są. Jedziemy, jedziemy. Odpoczywamy aktywnie. Jeszcze chwila. Rozstawcie się tak, żebyście mogli dobrze zrobić trzecie ćwiczenie. Podpór przodem. I ma być jazda. Pełna jazda ma być. Ogień! Tempo, tempo, tempo! Jedziemy mocno! Lewa, prawa, lewa, prawa! Bardzo dobrze dziewczyna w żarówiastych getrach pracuje. Super! Jedziemy! Mocno! Macie być jak Tommy Lee Jones ze ściganego! Pracujemy, pragniemy! No jak nie masz miejsca, to musisz znaleźć miejsce! Jedziemy, jedziemy! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze trochę! Cała Polska na was patrzy! 3 miliony hejterów was obserwuje! Będą robili specjalnie stop klatki, żeby zobaczyć, kto źle trenował. Bez butów na przykład. Jedziemy, jedziemy! Podkręcamy tempo, ostatnie 10 sekund. Podkręcamy tempo. Jazda, jazda, jazda. Jazda! Tak, ostatnie sekundy. Jeszcze. Stop, stajemy. Lewa, prawa noga, góra. Jedziemy, jedziemy, mocno. Ostatnia prosta przed wami. Może są jakieś firmy, co się chcą dorzucić do pierwszych miejsc, żeby jeszcze bardziej zmotywować ludzi. Ostro! Jedziemy! Mocno, 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 mocno! Pracujemy, pracujemy! To jest naprawdę ostatnia prosta! W związku z tym, że w tym ćwiczeniu ciężko wyłonić zwycięzcę, a cały czas mam czwórkę, jedziecie, pompujecie, ja wam mówię, co robimy. Wstajemy i na koniec robimy 20 przysiadów. Wyliczycie do zera. Od 20. Jedziemy. 20. 17. 16. Tempo. Liczycie. Jeszcze raz. Od 20, bo się pomyliliście. 20. 19. 18, 17, 16, 15, energia! 16, 12, 11, 10, 9, 8,
Dobra, słuchajcie, mega zajebiście, naprawdę, fajnie, podobało mi się. Mam trzy osoby, tak jak powiedziałem, to jest koleżanka Nike i te żarówiaste Getry, zapraszam cię jako pierwszą. Tu jest druga koleżanka i gdzieś mi kolega, i kolega w jeansach. Zapraszam cię do mnie, widzisz, nie wierzyłeś. Firmy, która jest tutaj, Contigo, która ma super, naprawdę super bidony, shakery. Ja wczoraj je testowałem, z 1,5 metra waliłem nimi o ziemię i się nic z nimi nie dzieje kompletnie. Dostaliście ręczniki, które rzekomo nie śmierdzą, nawet jak szybki z torby nie wyciągniecie. Nie miałem okazji jeszcze przetestować. Dostałem też taki jeden, to zobaczycie, wy przetestujecie i później wpiszecie w komentarzu do filmu. Tak jak powiedziałem, od firmy Vita Natura i Prima Vita są bony o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie, oprócz tego koszulki. To też jest dla waszej trójki. Dla wszystkich opaski 100% albo nic i próbki białka. I od firmy Trek Nutrition, sklepu Bodyzone, który tutaj macie we Wrocławiu, są gadżety nowej linii Cross Treka. Takie pojedyncze sample. Szybki rzut, jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się już praktycznie na końcówce targów, na scenie głównej, na ringu odbywa się teraz już wchodzenie zawodników na walki MMA. Ludzie stoją, czekają. Ile razy upaść było, znaleźć równowagę. Życie to skurwie, ze swoimi trzymasz tam. Jak masz miękkie serce, to tutaj zobaczcie, chłopaki usiłują swoich sił w street workoutcie. Street workout showcase. Fajna brama Hesa do treningu właśnie street workoutu od Esty. I kolejne stoiska ze sprzętem bokserskim. Ogólnie sporty walki są coraz bardziej popularne u nas i myślę, że dlatego też tylu wystawców znajduje się na targach. Tutaj Under Armour wam pokaże jeszcze z nową kolekcją rzeczy, butów. Generalnie tak jak na FIBO, też Under Armour miał bardzo duże stoisko, gdzie pokazywali nowe kolekcje, były fajne promocje. Zobaczcie, wszystko co tylko chcecie z Andera możecie dostać tutaj na tym stoisku. Plecaki, czapki, koszulki, odzież termoaktywna. Właśnie fajne jest to, że Ander wpadł na pomysł produkowania różnokolorowych getrów, obciślaków. Dla każdego coś dobrego. Tutaj dla kobiet. I tak to wygląda. Ja tradycyjnie się obiadam na stoisku Bodyzone'a. Znalazłem fajną firmę, która wystawia się ze swoimi batonami. Pokażę wam o co chodzi. Oprócz tego, że są pyszne w smaku, to są to batony, które tak naprawdę możecie wyskomponować. Jest ponad 60 składników, które możecie sobie dobrać w odpowiednich proporcjach i ta firma zrobi dla was te batony, zapakuje z waszym logiem, z czymkolwiek będziecie chcieli. Możecie je nazwać swoją marką i naprawdę to, co teraz jem, to jest akurat ten Brazilian Cocoa. 100% naturalny, jest po prostu pyszny. Wiecie, że kocham czekoladę, orzechy. Sam sobie pewnie zmontuję takie batony, bo wpadłem na pomysł, żeby zrobić swoje firmowe batony All Time Fitness. Już, tak jak wam mówiłem, końcówka targów, siedzi zmęczony Robert. Siema, siema. Rozdał już dzisiaj setki autografów. Koniec już, pompy jest. Jeszcze trochę zostało tej pompy. Podpisanie, nie muszę dzisiaj na siłkę iść. Ale zobacz, zobacz jak towaru ci zeszło, jak mało suplementów zabierasz z powrotem. No tak, towar wszyscy będą rosnąć teraz. To powiem ci, boję się wychodzić na ulicę już teraz. Tak, już będzie strach. Dobra, trzymaj się na razie. No, pozdro. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tu stoisko piłkarskie. Tu kolejna firma, catering dietetyczny Fitmill, ale też już nikogo nie ma. Bo jakbyście chcieli fajne rowerki, damki rodzinne z dziećmi, to pojeździć, to
też wszystko jest. No i jest nasz rodzynek, pięknie uśmiechnięta pani, nasze ulubione masełka i jakiś brzydal tutaj też jest. Zobaczcie, wygina tą szczenę, się pręży. Może masełka. Bez soli, bez cukru, naturalne. O, proszę, jaka piękna reklama. Bez soli, bez cukru, naturalne. Jakie chcemy. Migdałowego już nie ma, bo wszystkie wyjedli, nie? A, ja wiem. Przyszli i wam zjedli. Dokładnie. Wiadomo, wita natura. Idziemy dalej. Tutaj, o, jest Krzyś. To jest właśnie moja ekipa wtajemniczona. Słyszałem, że masełka wszystkie szybko poszły i wszystkie... Wszystko poszło, musieliśmy sobie radzić, żeby zdobyć tego jeszcze więcej, ale się udało. Mam nadzieję, że każdy spróbuje. Ale na FIWE nie zabraknie, nie? Nie, nie, to nie zabraknie. To będzie... No właśnie. Dla każdego coś starczy. Zdrowa żywność. Proszę. Pięknie. Tam rowerek, na którym wczoraj się relaksiłem, za jedyne 30 parę tysięcy złotych. Wolę inny relaks. Idziemy. Tu kolejna firma. O, tutaj są jakieś owo chips. Czyli myślę, że jakieś owoce chipsowe zamiast zwykłej, tradycyjnej przekąski. Z jabłek, proszę. O. Z chili. Z chili. No, pan chyba śledzi mój kanał, bo wie, że lubię na ostro. A, jest i prima wika, jest, żeby nie było. Dobra, spróbuję i wam powiem, czy było dobre. Także zobaczcie, żeby fajnie coś sobie przekąsić, nie musi to być ani wcale wysokokaloryczne, ani nic z tych rzeczy. Jabłuszka suszone z różnymi przyprawami. Tu chłopaki trenują, street workout, gromadka. Skąd jesteście? Z gromadki, no. No i pięknie. Tu, o, zobaczcie. Idziemy, bo to chyba końcówka walki, a kończy mi się już materia. Teraz jest półtora minuty ostatnie. Presja! Presja bez charakteru. Presja nogami, dobrze. Tak jest. Presja nogami. Presja, ty wybierasz. To jest dopiero siła charakteru. Można mieć umiejętności, wyjść na ring i nic nie pokazać, a można mieć trochę mniej umiejętności, ale serce do walki z porozbijaną guzią. Do samego końca. Zobaczcie, jakie zainteresowanie jest sportami walki. Są panie, o, mama Akopa, ale jest Akop też, o. Zapatrzona, bo pewnie niedługo walczy, to patrz. Zobaczcie. Tu nie ma żadnego udawania, tu jest 100% charakteru, 100% sportu. Ale to jest już, jak ja to mówię, sport zawodowy. Nie róbcie tego w domu z sąsiadem ani z nikim innym. Tylko pod opieką profesjonalnego trenera i naprawdę w profesjonalnym klubie. I tu już tradycyjnie kolejne stoisko ze sprzętem sportów walki. Specjalne takie tarcze stojące na konstrukcji. Można kopać, uderzać. Bardziej bokserskie, chociaż te na dole bardziej chyba też do kopania. Proszę, cały sprzęt. Tu jakaś nowa linia też odzieży sportowej. Obciślaki. Kimona. I kolejne sprzęty. Orbitrek. Nowa linia maszyn. Modlitewnik z wyciągami firmy Fivtech. A tutaj idzie osoba, o której bardzo często się zapomina. To są sympatyczne panie sprzątające.
które dzisiaj miały masakrę w męskiej toalecie, nie? To znaczy, jestem może trochę z innej branży, a dzisiaj jestem jako pani sprzątająca, bo jestem producentką sprzętu sportowego do sztuk walki MMA. Ale producent takiego sprzętu musi mieć wszystko robić, prawda? Dokładnie. Nawet po zawodnikach posprzątać. Siemanko, jest już dość późno. Jak widzicie, my jesteśmy w domu. Niedawno przyjechaliśmy, rozpakowaliśmy rzeczy. Ja zaraz zabieram się za przygotowywanie kolacji, ostatniego posiłku przed snem. Muszę Was przeprosić, ale niestety nagraliśmy tak dużo materiału, że w trakcie nagrywania padła nam bateria i nie mieliśmy jej już za bardzo gdzie podładować. Zwłaszcza, że targi dobiegały końca i tak naprawdę bateria i tak by nie zdążyła się naładować. Podróż teraz z Wrocławia do Trójmiasta jest już naprawdę fajna, bo z Wrocławia do samej Łodzi jest autostrada, potem tylko trzeba przebić się przez Łódź i od Łodzi aż do samego Gdańska jest dalej autostrada. To jest właśnie dobre, że no jednak pomimo wielu korków, w których się nastaliśmy lata wcześniej, no teraz można już trochę lepiej śmigać. No co, targi bardzo fajne, naprawdę. Jestem trochę zmęczony już, bo nie ukrywam, że dwa dni takie intensywne na hali, trening. No i ogólnie odpisywanie też na maile zawodnikom dały trochę popalić. Jestem bardzo zadowolony, bo mój podopieczny Krzysiek z Anglii zajął pierwsze miejsce w Open w najcięższej kategorii w zawodach, w których startował. Także bardzo fajnie. Nie wiem tak naprawdę, co tutaj z chłopakami z Mistrzostw Polski, bo nie dodzwoniłem się do nich, ale wiem, jak to jest po zawodach. Gdzieś tam telefon leży i ma się go naprawdę daleko gdzieś. Marzy się tylko o tym, żeby zjeść i położyć się spać. Także tak to wygląda. Byliście z nami cały czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak będziecie mieli kiedyś naprawdę okazję być na takich targach, to zapraszam Was za rok, bo to bardzo fajne wydarzenie. Można spotkać bardzo wiele pozytywnych osób i takich samych sportowych świrów jak my. Pozdro.